powoduje wzięcie odpowiedzialności przez pana prezydenta za paraliż polskiej prokuratury i za te kompromitujące sceny, które miały tam miejsce i być może jeszcze będą miały dalszy ciąg. To na prezydencie dzisiaj spoczywa odpowiedzialność za to, co będzie działo się dalej z polską prokuraturą, bo to on jest władny podjąć decyzję o odwołaniu zastępcy prokuratora generalnego. Dlatego przy tej okazji zwracam się do pana prezydenta, by zachował się w sposób odpowiedzialny i w imię troski o polskie państwo, jego powagę, zdecydował się doprowadzić do odwołania zastępcy prokuratora generalnego, który pana Paruskiego, który rozpoczął publiczną kłótnię swoim przełożonym prokuratorem generalnym. Niezależnie od innych zmian, które powinny być oczywiście wprowadzane, można też zastanowić się oczywiście odwołanie swojego prokuratora generalnego, ale w pierwszej kolejności Polacy zasługują na poczucie, na jasny sygnał, na poczucie takiego bezpieczeństwa, że w prokuraturze już do takiej sytuacji nie będzie dochodzić. Dziękuję bardzo. Dlatego zwracam się do pana prezydenta i mówię jasno, jest on bezpośrednio odpowiedzialny za sytuację paraliżu w polskiej prokuraturze, za sytuację utraty zaufania do prokuratury przez Polaków, jeśli ten stan będzie utrzymywany. Jeśli pan prezydent będzie utrzymywał tą sytuację, nie zechce skorzystać z swoich uprawnień, to znaczy, że jest odpowiedzialny za paraliżowanie polskiej prokuratury. Ze smutkiem to muszę stwierdzić. Panie redaktorze, nic nie wiem o tym wystąpieniu. Trudno mi komentować wystąpienie, które nie wiem, czy w ogóle miało miejsce. To proszę wybaczyć, ale chętnie się odniosę już po wystąpieniu ewentualnie pana premiera. Natomiast z racji ustawowych regulacji zwracam się przy tej okazji tutaj z Radomia do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, by natychmiast skorzystał z swoich uprawnień i uspokoił sytuację w polskiej prokuraturze. Może to uczynić. Jeśli będzie z tym zwlekał, to działa ze szkodą dla polskiej prokuratury i dla poczucia bezpieczeństwa Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję.